Co pan myśli o tej telewizji publicznej? Nowy jej prezes od niedawna, od 100 dni, jak się dowiadujemy, wieszczy swoje zwycięstwo, że odtabloidyzował programy informacyjne, że ma wielki swój sukces, że są wysokie wyniki oglądalności programów informacyjnych. Ma dalekosiężne plany. Mówi, że nie przyszedł tutaj na chwilę, na jedną, a na pewno, a nawet może na dwie kadencje. Po co to wszystko? Nie wiem, ale czy musimy się zajmować panem Daszczyńskim? Ale czy pan myśli, że rzeczywiście spadła, czy rośnie, spada, czy rośnie zaufanie do mediów publicznych? Czy rzeczywiście może prezes mówić o jakimś sukcesie? Moim zdaniem nie może mówić o sukcesie, dlatego że telewizja publiczna była niezwykle zaangażowana i po stronie Władysława Komorowskiego. Wiem, że to dotyczy poprzedniego prezesa, pana Brauna. Natomiast Daszczyńskiego obciąża jednak niezwykle stronniczy udział telewizji publicznej w wyborach parlamentarnych. Gdyby przestudiować kilka lepszych materiałów ze szczytu kampanii, kilku redaktorek, w szczególności redaktorek, chociaż i redaktorów wiadomości, no tam jest złamana podstawowa zasada oddzielenia informacji od komentarzy. Całe felietony, 3-4 minuty, jest jednym wielkim opukiwaniem młoteczkiem, czy... Dużo zwrotów wartościujących, prawda, co jest opozycji. W ogóle nie może być... To znaczy, nie podaje się informacji, że wydarzyło się to i to, czy ktoś powiedział to i to, tylko jest podprowadzenie w formie komentarza, a nie informacji, interpretacji słów, ja na przykład Jarosława Kaczyńskiego, a w roli ekspertów wypowiada się polityk Platformy Obywatelskiej. Wielokrotnie, zresztą wszystko jest w internecie, można to łatwo sprawdzić. Ja bym porażony, w jaki sposób mamy dywanowy nalot w głównych programach informacyjnych przeciwko opozycji. Ja nie jestem zwolennikiem odwetu, jestem zwolennikiem dania zawsze drugiej szansy, ale jednak ta sprawa musi być zdefiniowana i nazwana. Taki smaczek, wie pani, 2 czy 3 dni temu był program Minęła 20. Aż, ponieważ mam kablówkę i mogę sobie cofnąć, aż po prostu myślę, że mi kapcie spadną. Mianowicie blondynkę, już nie będę nazwiska, prowadząca tę... No, pewnie pani Lewicka. Nie, druga. Nie pamiętam teraz nazwiska. Taka raczej krócej przestrzeżona niż pani Lewicka. Miała w studiu gości, mowa była o sprawach obietnic Prawa i Sprawiedliwości. Były Henryk Kowalczyk był z PiS-u i inni politycy z innych partii. I mowa była o kolejnej obietnicy, były analizowane na temat kredytów frankowych. I zaproponowała, jako wprowadzenie do tematu, proponuje głos eksperta. Ja patrzę, kto jest tym ekspertem, a tam myślałem, że spadnę z fotela. A ekspertem bezstronnym był prezes Deutsche Bank Polska. Cudownie, to lepszego nie można wymyślić. Banku, który po prostu ma tutaj żywotny interes w tym, żeby krytykować i walczyć z propozycjami. Był w roli eksperta, nagrałem to sobie i chyba wpuszczę na YouTubie, no bo to pokazuje właśnie, gdzie w roli bezstronnych ekspertów występują osoby stronnicze. To samo było w kampanii. To już było przecież teraz po wyborach, więc myślałem, że się będą bardziej pilnować. Panie Jacku, prezes telewizji też mówi o przekierowaniu produkcji programów publicystycznych do środka, czyli do telewizji. I tym samym, ponieważ produkcje zewnętrzne są programu Lisa i Janka Pospieszalskiego, to oba programy chce wyrzucić. No to dobry jest to pomysł? No to jest wylewanie dziecka z kąpielą, dlatego że oczywiście słuszna jest zasada, że programy publicystyczne w telewizji publicznej powinny być produkowane. I były zawsze, bo mówi, że poprzednicy mu takie coś zostawili, taki kwiatek. No ja pamiętam, że kiedy byłam w telewizji, to było wszystko produkowane wewnątrz. Ale to jest w ogóle sprawa też i godności, może za duże słowo, ale no pewnej suwerenności i wiarygodności nadawcy publicznego. No musi być debata publiczna, narodowa, produkowana własnymi siłami. Poza tym jest absurdem, że producent zewnętrzny korzysta z montażystów, ze studiów, z zasobów, z kamer, ze wszystkiego. Z Genius Loci, no bo to też ma markę, prawda, że to się odbywa w studiu telewizyjnym. Ludzie czują, że to jest na Woronicza, że to jest właśnie publiczne, a jest to przeprowadzane przez producenta zewnętrznego, czyli
przymusowe pośrednictwo, czyli w ogóle standard taki nomenklaturowy. Więc to jest absurd, ale żeby za to karać przy okazji Pospieszalskiego, Janka Pospieszalskiego, no to wydaje mi się nadużyciem. Zwłaszcza, że no, kontrakt z tego, co słyszałem, Jana Pospieszalskiego nie jest tak szokujący jak ten drugi. Na pewno nie, jak Tomasza Lisa. No, w związku z czym moim zdaniem nie można tutaj sprowadzać do jednego poziomu obydwu. No ale przy okazji funkcji. Może się uda, tak? Więc chyba o to chodzi. Owszem, że... Janek Pospieszalski ma poglądy, jest zaangażowany, ale jest uczciwy. Mhm. Jest uczciwy, to znaczy dopuszcza. Nie kryje swojego stosunku. Ja nie jestem za tym, żeby dziennikarz hamował swoje emocje, swoje poglądy. Absolutnie. Tym bardziej, że to jest program publicystyczny. To nie ma sensu. Ludzie w ogóle wolą, żeby prowadzący nie krył się ze swoim, tylko żeby to były jasne role. Owszem, on ma takie przekonania, ale dopuszcza obydwa spojrzenia. Natomiast w tym drugim programie no, bywa tak, że tam jest po prostu u cioci na imieninach, no, wszyscy na jedno kopyto.